Cześć kochani, pamiętacie filmik sprzed lat, na którym już do dzisiaj zrobiłem 415 tysięcy wyświetleń? No, na którym właśnie walczyliśmy z brakiem obrazu na tej oto płytce głównej, która tutaj jest w dokładnie tej samej konfiguracji, nawet po tylu latach jeszcze RAM siedzi w tym samym slocie. I co ciekawe, akurat diagnozą nie był przewód od dysku po tylu latach, a luzy na slocie SATA. Dokładniej na SATA 3, bo tutaj to wszystko to były dwójki, a tu jest trójka i zresztą sami zobaczcie, jakie ma luzy. Delikatnie palcem go ruszam, a ten po prostu sobie lata. Tak, oczywiście nie tylko ta diagnoza, bo jeszcze recapping by się przydało na tej płytce zrobić, żeby znów działała tak jak kiedyś. Ale to nie będzie treścią dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy robili to samo, tylko na współczesnym hardware'ze w połączeniu ze starym hardware'em, bo z tego komputera, który tutaj widzieliście, udało mi się zachować takie elementy jak właśnie całą płytę główną z procesorem, ale to nam się dzisiaj nie przyda, bo to jest DDR3. Kartę graficzną GeForce GT 730 2GB VRAM oraz dysk twardy 500GB. Co wy na to, kochani? Dzisiaj będziemy instalowali na naszej platformie testowej pod AM4 z Ryzenem 5 2400G Windowsa 10 i będziemy analizowali, w jakim etapie co może wystąpić, czemu może nie być obrazu itd. itd. Kluczowe na początku będzie to, że procesor ma na końcu literkę G. Jeśli większość z was się nie domyśla, myślę, że się domyślacie, to później wam o tym powiem, czemu to będzie takie kluczowe i jak może to wpłynąć na to, że po instalacji Windowsa na naszej płycie może po prostu nie być obrazu. Jesteście kochani gotowi? To zapraszam! Dobra kochani, zaczynamy przede wszystkim od przygotowania naszego systemu. I zrobimy to, kochani, w timelapsie, żeby było szybciutko, bo już wiele razy nakładaliśmy pastę termoprzewodzącą na procesor, więc zrobimy to w przyspieszonym tempie, aby nie marnować odcinka, ponieważ nie to będzie jego tematyką, a błędy, które mogą się pojawić w trakcie instalacji naszego systemu, po instalacji systemu, braki obrazu itd., itd. Ale składanie również na początku sobie zrobimy. A teraz jedziemy z instalacją procesora w przyspieszonym tempie. Kochani, zrobiliśmy już taką kanapeczkę, że to się pod naszym chłodzeniem na pewno bardzo ładnie rozejdzie. Teraz pora przymierzać się do naszego chłodzenia. A w tym czasie musimy się zająć właśnie najpierw podstawką pod nasze chłodzenie, czyli wkładamy ją od spodu. Polecam wam waszą płytkę położyć wówczas na jakiejś książce, jeżeli to jest standard ATX to A4, jeżeli to jest mini ATX, jak w naszym wypadku, to wystarczy taka. Podstawka pod spód i teraz spokojnie książka będzie nasze mocowanie do chłodzenia bez problemu podtrzymywać, a więc nie musimy od dołu podtrzymywać tak jak było to w wypadku naszej obudowy, na spokojnie. I możemy się przykładać do założenia naszego chłodzenia. Oczywiście jest ono czyste, co nie oznacza, kochani, że kontrolnie możemy przetrzeć je naszym wacikiem nasączonym spirytusem salicylowym lub najlepiej alkoholem izopropanolowym. Oczywiście bez przesady, tutaj nie musi być tak termicznie idealnie, bo to jest procesor, który się wcale nie grzeje jakoś specjalnie, ma dość małe TDP w porównaniu do wersji z X-ami, więc tutaj na spokojnie wystarczy, okej. Thank you.
kropki. W taki sposób nasze chłodzenie mamy zamontowane. Widzieliście to szybciej niż ja robiłem, żeby nie tracić czasu. Teraz możemy przyciągnąć tutaj bokiem nasz przewód od chłodzenia i podpiąć go pod złącze o nazwie CPU Fan 1. Dokładnie pod ten konektor. OK. To mamy zrobione. Co ciekawe, zasilacz Logic 500 czarna lista również pochodzi z tego komputera, na którym robiliśmy 7 lat temu odcinek. O braku obrazu. Jeszcze z mojej strony nie było tyle profesjonalizmu co dzisiaj, ale myślę, że wyszło OK. Dobra. Złącze zasilacza mamy podłączone pod naszą płytę. To teraz by się przydało podłączyć zasilanie dla naszego procesora. Czyli tak dokładniej tutaj. W naszym lewym górnym rogu. Oczywiście nasz zasilacz nie jest dostosowany za bardzo pod tą płytę, ale mamy, więc nie mamy złącza podwójnego naszego zasilania, bo mamy zasilacz starszego typu ATX, lecz możemy ratować się takim oto pojedynczym. W instrukcji do płyty głównej ASRock'a taki zabieg jest jak najbardziej dozwolony. Następnie podłączamy się pod nasz konektor w taki sposób i voila. Teraz możemy wstawić sobie opcjonalnie kartę graficzną, chociaż mamy też zintegrowaną i właśnie tutaj będzie się zaczynać ciekawe sytuacje, ponieważ nasz procesor jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Vega 11, a więc może być bardzo ciekawie, ponieważ jeszcze wsadzamy mu starą kartę graficzną GT 730 bez obsługi sterowników GPIO do UEFI. A więc tutaj będziemy mieli ciekawe zagwozdki i będę wam, kochani, wszystko tłumaczyć, więc słuchajcie uważnie. Dobra, teraz możemy wpiąć nasz dysk twardy, nasze 500 giga CJ-ta pod slot SATA 1, który znajduje się pod kartą graficzną. Dokładnie tak, za pinką skierowaną do góry. Po wpięciu naszego zasilania upewniamy się, że mamy naszą myszkę, klawiaturę, urządzenia peryferyjne podłączone. Możemy wpiąć naszego pendrive'a z instalką Windows 10 pod jakikolwiek port USB 3.0. W starszych płytach głównych niektórych producentów były to tylko i wyłącznie porty 2.0. Więc trzeba było zrezygnować albo z myszki, albo z klawiatury, jeżeli miało się tylko 2.2.0, a reszta to były trójki, jak w wypadku tej płyty. Ależ tu nie mamy takich ograniczeń. I na samym końcu, kochani, jeżeli, kochani, mamy już wszystko gotowe i wszystkie zasilania są na swoim miejscu, możemy wpinać nasz przewód HDMI. Oczywiście podłączenie pendrive'a jest opcjonalne, można je wykonać czy na końcu, czy na początku. Równie dobrze możemy w pendrive'a wpiąć w tym momencie, to jest bez znaczenia. Jeszcze, kochani, bardzo ważna uwaga, jeżeli nie wiadomo, co na tej płycie głównej wcześniej było robione, warto zrobić od startu reset BIOS, czyli włączamy nasz zasilacz na pozycję 1. Oczywiście nasz komputer nie uruchomi się w tym czasie. Na pozycji 1, kiedy po naszej płycie głównej już teoretycznie krążą jakieś napięcia, wpinamy w wypadku płyty głównej MSI A320M zworkę na jumper od baterii, który jest właśnie tu. Nie startujemy płyty w żaden sposób. Wystarczy, że pozostawimy ją w takim stanie. Na jakieś około 10 sekund starczy. Oczywiście, jeżeli włączycie w tym czasie kompa, nic się kompletnie nie wydarzy, ale warto taki reset od startu przeprowadzić, jeżeli nie jesteście pewni, co z waszą płytą wcześniej się działo i na jakiego konfiguracji pamięci RAM oraz karty graficznej wcześniej pracowała. To jest bardzo ważna uwaga. Dobra, kochani, teraz pozostaje uruchomić naszą płytę główną i liczyć na to, że da obraz, a jak nie da obrazu, to będziemy diagnozować. Uwaga, 3, 2, 1, start. Dioda power się świeci. Możliwe, że resetuje teraz BIOS, więc jeszcze nie ma obrazu. Czekamy. Jest obraz. Ok, wejdźmy sobie do BIOSa od razu. Pod klawiszem F1. I dobra, tak, kochani, wygląda nasz BIOSek tutaj. I co by tutaj pozmieniać teraz? Można myszką, można klawiaturą. Oczywiście zaczynamy od F7, czyli trybu zaawansowanego. Teraz settings, zobaczymy, jak wygląda konfiguracja naszej karty graficznej. Integrated Graphics Configuration.
PCI External Graphics Integrated Graphics Device. Zapamiętajcie sobie te skróty, jest na PEG, czyli w tym momencie nie popełnimy błędu, że będziemy mieli obraz tylko i wyłącznie na karcie graficznej zintegrowanej. A jeśli byśmy mieli obraz tylko na karcie graficznej zintegrowanej, wtedy nie byłoby obrazu na naszej głównej karcie graficznej. Czyli należałoby wówczas ustalić wartość wówczas IGD i Integrated Graphics na FORMS. A tu wybieramy sobie ilość naszej dostępnej pamięci VRAM dla karty graficznej zintegrowanej. Przypominam, dla karty graficznej AMD Radeon Vega Graphics, tak jak mamy tutaj napisane. I wybieramy sobie między 256 MB, 512, 1 GB, 2 GB. Ale oczywiście nas interesuje karta graficzna dedykowana, jaką tutaj mamy, która ma właśnie w naszym wypadku 2 GB. Więc tutaj ustalamy sobie PEG. Wtedy nas te ustawienia nie interesują, a jeżeli w ogóle nam nie będzie potrzebna karta graficzna zintegrowana, to możemy sobie ją po prostu tutaj wyłączyć w taki sposób. Dobra, cofamy się w BIOSie. Windows OS Configuration, Windows 10 WHQL Enabled, ponieważ będziemy go inicjować. Secure Boot zostawimy sobie wyłączony na czas instalacji. Internal GOP Configuration, właśnie tu jest problem, bo jak dobrze widzicie, nie mamy karty graficznej, która obsługuje GOP, czyli mamy start starego GT730, a więc tutaj może już być problem. Integrated Peripheral, tutaj hot pluga możemy sobie na wszystkim włączyć, jeżeli to będzie nasza platforma testowa, jak najbardziej. Na wszystkich portach, bo mogą się dzieć różne rzeczy, w różnym czasie może być nasz dysk odpinany, więc hot plug tutaj bardzo dobrze nam zrobi dla takich testów, a będziemy robili na tej płycie różne rzeczy ciekawe. Oczywiście możemy sobie włączyć TPM-a od AMD. Wszystko mamy ustawione, oczywiście czas przydałoby się zmienić, ponieważ jest ustawiony na produkcję naszej płyty głównej, a bynajmniej naszego BIOSu. Spróbujemy włączyć Secure Boota, zobaczymy, czy się nie rozjedzie, a jak się rozjedzie, to będziemy naprawiać i będę wam pokazywał, gdzie zrobiliśmy błąd. Auto Clear CMOS. Nie. Windows OS Eta, WHQL, Secure Boota. Secure Boota sobie właśnie włączymy. Secure Boot can be enabled when system is user mode. Ok, tryb customowy, enabled. Dobra, Cayman. Najpierw musimy zrobić Enroll All Factory Keys. Przełączamy sobie go w tryb Install Factory Default, press yes to proceed, oczywiście. Dobra. Teraz klikamy sobie F10. Tu mamy nasze wszystkie zmiany w konfiguracji i zobaczymy, czy zaskoczy. Klikamy yes. Zobaczymy, czy da obraz. Jest obraz. Dobra, zobaczymy, czy stanie do systemu. MSI. Nasze logo rozruchowe. Resetuje się znowu. O dziwo. Dysk zaskoczył. Powinien ruszyć teraz. Jest Windows. Dobra. Chyba mamy tutaj na dysku jeszcze Windowsa postawionego. Jak dobrze widzicie, na razie obraz jest. A nie, instalator nas czeka. Dobra, kochani. To szybciutko wykonamy sobie instalację naszego Windowsa. Klikamy dalej. Zobaczmy przy okazji, czy na tym dysku czegoś przypadkiem nie ma tak po drodze. Coś tu może być. Zobaczmy, ile jest miejsca zajętego na dysku. Nie. O! Niespodzianka! Nawet jakiś wirusek się tu wkradł. Dobra. Czyli jakiś Windows tutaj generalnie stoi. Ale okej. Oczywiście, jak zwykle, nasz słynny instalator. Tym razem 10, nie 11. I ten system jeszcze ma wsparcie. Tutaj na szybciutko, nie ma co przedłużać. Na razie nie mam klucza produktu. Do Home'a mam klucz na licencji. To jest śmieszne, nie, kochani? Data wydania 4 grudnia 2023 roku Windowsa 10, kiedy za rok dosłownie ma ten system już całkowicie nie mieć wsparcia. Smutne. Ale prawdziwe. Akceptuję. Dalej. Niestandardowa. A tu jest nasza partycja z danymi data. I usuwamy całkowicie wszystkie woluminy. Klikamy na nieprzydzielone miejsce. Jeżeli nie chcemy partycjonować po połówce, 500 giga nie ma sensu, więc klikamy po prostu dalej. I następuje kopiowanie naszych plików systemowych. Widzimy się przy 100%.
Jest to dysk talerzowy, więc tutaj nie będzie się odbywać to tak szybko jak na dysku SSD. Jest to dysk dość leciwy, bo chyba z 11 czy nawet 9 roku. Chociaż kompa mam z 12, ale ten komp był przebudowywany z elementów danych i niektóre rzeczy takie jak dysk akurat w nim zostawały. Chociaż jak na talerzowy, przyznajcie, że idzie to bardzo szybko. Jak na początek. Parę sekund, 2-3 sekundy już 7%. Widzimy się przy setce. Okej, okay, teraz mamy etapy końcowe. Kończę instalowanie aktualizacji, to dosłownie chwilka, następnie kończenie. I czeka nas, kochani, restart. Dokładnie teraz. Po restarcie mamy taką ciekawą sytuację, że miga nam separator w lewym górnym rogu. Jak dobrze widzimy, zmienił się nasz boot screen. Mamy nasz ekran konfiguracyjny w tym momencie. Do tego momentu tak naprawdę nic złego się nie stało. I przeprowadziliśmy po prostu zwykłą instalację naszego systemu Windows. To już, kochani, nie ma co przedłużać, jak zwykle na skróty. Okej, kochani, witaj. Teraz standardowa pierwsza konfiguracja, przygotowujemy potrzebne składniki, dobre chwile są warte czekania i tak dalej, i tak dalej. To może potrwać kilka minut. I w taki sposób mamy pulpit, wszystko jest gotowe, zainstalowane. Nie ma najmniejszego problemu. Jedynie sterowniki od karty graficznej, bo nie mamy internetu, tak? Kilka innych, tak, podstawowych sterowników. A tak, kochani, wygląda Windows 10 w Windowsie 10, dobra. I dziś za chwilę wyłączamy naszego kompa. Oczywiście nie lapka, lecz naszą stacjonarkę. I zaraz będziemy analizować przyczyny oraz skutki błędów, które będziemy celowo wykonywać. Będę wam pokazywał rozwiązania na braki obrazu. Oczywiście nie chodzi o ponowne uruchomienie, a o wyłączenie. Więc jak zgaśnie obraz, skrócimy to włącznikiem. Teraz, kochani, dobre pytanie, co zrobić, kiedy nasz komputer pracuje? Jak dobrze widzimy, dioda od dysku również pracuje, co sugeruje na to, że jest odczyt danych z dysku i system powinien teoretycznie pracować normalnie, lecz mimo tego nie mamy w ogóle obrazu. I co to teraz zrobić, byście pomyśleli, a? Przy pierwszym uruchomieniu wsadzacie kartę graficzną, nie ma na niej obrazu. Co robicie? I reset BIOSu z worką również mógłby tutaj pomóc, chociaż jest to troszeczkę bez sensu. Z kolei ten obraz gdzieś musi być, jeżeli dioda od dysku co chwilę nieregularnie pracuje i to w nieregularnych odstępach czasowych. Oznacza to, że ten obraz gdzieś musi być. I co by tu zrobić? Jeżeli na karcie graficznej na HDMI nie ma go, to gdzie może być? I tutaj, kochani, pomoże nam nasz telewizor, który zazwyczaj bez problemu jest wyposażony w złącze VGA PC, oznaczone może być również jako D-Sub. Wchodzimy w to złącze, teraz zaglądamy za nasz telewizorek i szukamy złącza o oznaczeniu VGA. Wpinamy się pod nie kabelkiem. Jeżeli wasz monitor nie ma złącza VGA, to ratujecie się telewizorem. Stacjonarkę tachacie pod telewizor. Kabelek od VGA podpinacie pod płytę główną, która na pewno ma Integrę. Jeżeli wasz procesor ma Integrę, to może być właśnie to. A po podłączeniu może się okazać, że po kliknięciu spacji obraz jest na telewizorze. I teraz dobre pytanie, kochani, jak rozwiązać ten problem? Już wam mówię. Jak już mamy obraz na telewizorze, wchodzimy sobie w ustawienia. W ustawieniach
poniosę zakładkę odzyskiwanie. Możemy myszką, będzie o wiele wygodniej niż klawiaturą. I w odzyskiwaniu uruchamiamy go do BIOS-u. Możemy również zrobić po prostu uruchom ponownie i ręcznie zresetować go do BIOS-u. Tam zmieniamy ustawienie naszej karty graficznej i patrzymy, jak się zmienia obraz. Tutaj tak w skrócie, rozwiąż problemy. I ustawienia oprogramowania układowego UEFI. Następnie klikamy uruchom ponownie i czekamy, aż się pojawi obraz. Teraz się standardowo poruszamy po BIOSie F7. Wchodzimy sobie w opcje zaawansowane, settings, advanced, integrated graphics card controller w wypadku płyty głównej MSI. I przełączamy się na z IGD, jakie jest czasem domyślnie ustawione właśnie w konfiguracji naszego BIOSu, przełączamy się na PEG. I zamiast Force klikamy Disabled dla opcji Integrated Graphics Card. Teraz klikamy F10 na naszej klawiaturze i zapisujemy. Nasz BIOS się resetuje i teraz z telewizora spuszczamy oko na naszego lapka. Tutaj obrazu nie powinno być, tymczasem tutaj na naszej karcie graficznej na HDMI. Zła konfiguracja karty graficznej. Tutaj w tej płycie głównej jest fajnie, że mamy jeszcze SD Backleda. To on nam dużo pomaga, czy coś jest nie tak z butem, VGA, z RAM-em czy CPU. But to zazwyczaj są nieprawidłowe ustawienia BIOS-u. A w zasadzie to jest błąd, który nasza płyta główna może popełnić. I w taki sposób się logujemy. To był pierwszy taki błąd, jaki udało nam się wywołać. Czyli tak jak mówiłem, zła konfiguracja między kartą graficzną zintegrowaną, a kartą graficzną dedykowaną. Jeżeli nie macie procesora z Integrą, no to ten problem was kompletnie nie dotyczy. I ostatni raz się powtórzę, jak tego błędu uniknąć? Przywrócić przed tym wszystkim ustawienia BIOS-u do wartości fabrycznych. A następnie włożyć kartę graficzną. Upewnić się, że nie mamy procesora z obsługą karty graficznej dedykowanej, jak i płyty głównej z obsługą grafiki dedykowanej. W taki sposób można tego błędu uniknąć, który wam się najczęściej zdarza, że na karcie graficznej nie ma obrazu, a na płycie głównej jakimś cudem jest. Gorzej, jeżeli nie ma i tu, zapytacie, co wtedy? Wtedy, kochani, robimy reset naszego BIOS-u do wartości fabrycznych, powtórzyłem się już, wiem, kolejny raz, i po tym resecie tak naprawdę powinno się okazać, czy będzie obraz, czy nie będzie obraz. W dzisiejszych kartach graficznych RTX-ach są jeszcze dodatkowe tutaj złącza do łącza dla dodatkowych sekcji zasilania. W 1050 Ti mam piny pod to, ale nie mam gniazda zrobionego. Jeżeli nie podłączyliście dodatkowego zasilania karty graficznej z zasilacza, najczęściej to jest właśnie ten przewód trójpinowy. Jeżeli nie podłączyliście dodatkowego zasilania do waszej karty graficznej, no to nic dziwnego, że obrazu nie ma, ponieważ zwykły woltaż z płyty głównej sobie nie daje rady i musi być po prostu troszeczkę większy, bo wasza karta graficzna może być mniej, w jakiś sposób o wiele bardziej prądochłonna. I najzwyczajniej w świecie sekcja zasilania płyty głównej nie zapewni jej na tyle wysokiego prądu, nie napięcia, aby zapewnić jej prawidłowe i stabilne działanie. Kolejna oczywiście przyczyna, przez co może nie być obrazu, to jest brak wymaganych sterowników, takich jak do karty graficznej. Akurat na podstawowym bez problemu to odpali. Ale gorzej z innymi sterownikami peryferyjnymi. To akurat jest audio, to akurat jest karta sieciowa, a to akurat jest SM Bus od AMD. Bez tego akurat na spokojnie to będzie chodzić, tylko wiadomo w jakim tempie. Wystarczy spojrzeć na tempo otwierania się pasku start, chociaż i tak jest dość dynamicznie. Teraz, kochani, kluczowa rzecz, do której w zasadzie przyda mi się stary AS ROG, a mianowicie to ułożenie pamięci RAM, na co AMD jest bardzo uwrażliwione. Zależnie jaki procesor z jakiej serii. I tutaj macie, kochani, rozpiskę, że dla pamięci RAM AMD nieobsługujących profilu XMP takie ułożenie pamięci jest, jak dobrze widzicie. Ale generalnie, jak dobrze widzicie, w rozpiskach zalecane jest, aby nie umieszczać pamięci RAM w slocie pierwszym, aby robić to w taki sposób, że pamięć pierwszą umieszczamy w slocie A2 oraz pamięć drugą umieszczamy w slocie B2. Nie tak jak się wydaje, prosto by to było w Intelu, czyli w slocik pierwszy, slocik drugi i fajnie jedno obok drugiego. Nie. Tutaj są kombinacje dla danych
serii procesorów. Na przykład Pinnacle Ridge, jak dobrze widzicie, ma takie ułożenie. Z kolei Ryzen ma bardzo podobne, tylko wartości częstotliwości, jak dobrze widzicie, już się z lekka różnią. Nie każdy RAM wejdzie na każdy procesor. I to jest zapisane w rozpisce oraz z kompatybilnością pamięci na stronie producenta dla danych serii procesorów. To oczywiście nie jest koniec. Tutaj mamy kolejne serie. Ryzen Series, czyli Summit Ridge. To, co nas najbardziej interesuje, chociaż ja mam chyba z Raven Ridge Proca akurat. To ułożenie jest takie, jak widzicie. Jakbyście chcieli mieć quad channel, to tutaj musicie się mieścić w tym przedziale częstotliwości kostek. Od 2133 MHz do 2400. I muszą być parami. Jedna para musi być w tych dwóch slotach, a druga para musi być w tych dwóch slotach. Tak to, kochani, wygląda. Tak, takie właśnie dziwne ułożenia są tylko na AMD. Przy Intelu takich ciekawostek nie ma. Przy Intelu się wkłada po prostu tak, jak leci. A tutaj AMD niestety jest bardziej wybredne na ułożenie kostek pamięci RAM i od tego czasami może po prostu nie być obrazu. Co, wracając do tego filmiku, to była ciekawostka, że dokładnie na tym samym dysku, co tutaj jest, była 10, 7, XP, jeszcze wcześniejsza wersja systemu Windows. Jeju, jak ja tego dawno nie widziałem tej opcji. W sumie płyta od lat się nie zmieniła, tak naprawdę co się zmieniło w konstrukcji płyt głównych, zapytacie, od lat. Już tłumaczyłem to na początku, jeżeli skipnęliście, to teraz na koniec wspomnę, że tutaj mamy mostek południowy oraz mostek północny, a na dzisiejszych płytach mamy tylko jako południowy, zarówno południowy, jak i północny, czyli po prostu jeden chipset, a nie rozdzielone osobno na dwa różne, tak jak to było stosowane kiedyś. A pod względem gniazd wejścia-wyjścia, rzadziej uświadczymy dzisiaj portu komunikacyjnego COM, porty USB oczywiście znajdziemy w większej ilości 3.0 niż 2.0, oczywiście PS2 znajdziemy tylko jeden slot, nie dwa, od czasu do czasu. No i tak poza tym to niewiele się zmieniło. Może pod względem niektórych zastosowań kondensatorów, chociaż co ja gadam, i tu są te same kondensatory, i tu są te same kondensatory, więc pod tym względem akurat niewiele się zmieniło. No, ceweczki tutaj akurat mamy inne, bo to jest ASRock, a to jest MS i tu jest większa miniaturyzacja, to nawet nie ma co porównywać tych obydwu producentów płyt głównych. Takich przyczyn, czemu może nie być obrazu, to oczywiście są spadki napięcia na zasilaczu. Do czego już zmierzenia jest potrzebny wam multimetr. W skrócie, ustawiamy sobie zakres na 20 V na takim prostym multimetrze, nawet za 15 zł z Castoramy, po inflacji 25-30 zł. Odpalamy schemat napięć dla wszystkich danych końcówek i zaczynamy mierzenie. Nawet na pracującym sprzęcie, jakie są pomiary, tylko nie zawrzejcie nic i będzie dobrze. I to prościzna, kochani. W masę wstawiamy naszą sondę czarną do koloru czarnego, nic trudnego. I badamy wszystko po kolei. Kolor pomarańczowy, 3,3 V, wszyscy dobrze wiemy. Ile jest? 3,27 pod obciążeniem. Cały czas płyta pracuje, należy uważać, żeby nie wkręcić sobie palca, ani niczego innego. Wentylator, który akurat pracuje w wypadku AMD dość wolno, można go swobodnie zatrzymać ręką, nic wam tu nie utnie. Gorzej na pełnej mocy, jak macie tryb Full PWM. Wtedy może wam uciąć i to dużo. Ok. Teraz kolorek żółty. Kolorek żółty 12 V. Dokładnie tak, plus 12 V. Nawet jest z nadmiarem. Plus 12,8 pod obciążeniem. Dobrze jest. Kolorek czerwony. Plus 5 V. 5,04. Pięknie. Może nie idealnie, ale pięknie jak na zasilacz z 12 roku i to jeszcze czarną listę. Teraz napięcie ujemne by się przydało zmierzyć, czyli kolorek niebieski minus 12 V, tak jak tutaj dobrze widzicie. Zobaczmy, ile tutaj będzie. Niebieski minus 11,6. No tu już właśnie minus jest obciążony. Jak dobrze widzicie, nie mylić z masą. No się mylę z masą, minus jest tutaj. Jak dobrze widzicie, na minusie jest zaniżenie, ale tak jeszcze mieszczące się w granicach tolerancji. Nie jest źle, ale już widać, że sekcja minus generująca napięcie ujemne na zasilaczu już troszeczkę ma za sobą. Poza tym, że plusowa ma się całkiem dobrze.
jakby na to nie patrzeć. I jeszcze na koniec możemy sobie zmierzyć plus 5 V i minus 5 V, czyli kolorek czerwony. I tu jest ładne 5,06. Mierzyliśmy zresztą. Okej. Z kolei z drugiej strony mamy napięcie minus 5 V, czyli asymetryczna piątka. Ile jest na tej asymetrii? 5,07. Bardzo ładnie. Może nie idealnie, ale jest bardzo dobrze jak na ten wiek zasilacza i jakość wykonania tego zasilacza i sam wygląda sam fakt, że to jest czarna lista. Teraz coś bardziej wyjechanego sobie zmierzymy, czyli sekcję zasilania naszego procesora. Wyprowadzenia mogą być te same, ale napięcia mogą być różne, czyli dokładniej ta kosteczka. I to jak kochani dobrze widzicie, 12,1 to jest bardzo duży, bardzo ładny zapas mocy jeszcze pod obciążeniem na pracującej płycie głównej, gdzie mam cały czas obraz na komputerze z niego. I w tym momencie odpalony notatnik. Także napięcia się mają całkiem dobrze. Zasilacz nie jest tutaj niczemu winien i nigdy nie był temu niczemu winien. Jak już to sama płyta główna, niestety w starych ASRockach z 12 roku właśnie jest problem z kondensatorami elektrolitycznymi i trochę z BIOSem też jest problem. Przydałoby się mu nowa kostka. Dobra, kochani. To chyba byłoby na tyle, bo już wyczerpałem temat bardzo. Można byłoby się jeszcze kusić i mierzyć stan kondensatorów elektrolitycznych, jaki jest i tak dalej, jak trzymają, ale do tego już trzeba byłoby to wszystko wylutowywać i robić generalny recapping, jeżeli już by się chciało za to brać. I musiałaby być to naprawdę jakaś dobra płyta główna, jeżeli chciałoby się robić recapping. I trzeba byłoby przemyśleć, czy byłoby to przedsięwzięcie po prostu tego warte, czy już nie lepiej kupić nowej płyty głównej. Wiadomo, kondensatory SMD nie są drogie, ale no nie wszystkie. Tymczasem podczas naszych badań płyta główna cały czas działa. Nic nie zwarliśmy, jest ok. Do zainstalowania jest kilka sterowników, nie ma internetu, więc Windows Update nie ma sobie jak ich pobrać. Ale tak to co? Zasilacz z 12 roku, dysk tak samo i wszystko... I nawet karta graficzna, wszystkie komponenty, na których go odpaliłem, nadal działają. Ponieważ nie są najwyższej jakości, najwyższych lotów. Na tych starych płytach głównych właśnie były ogromne problemy z brakiem obrazu. A z kolei tutaj na MSI poza tym, że sekcja zasilania jest taka jaka jest, jest tak zminiaturyzowana, oparta o ten jeden układzik generujący 3 V, że szkoda gadać. Nie było takiej miniaturyzacji na starej płycie ASRocka. Tam sekcja zasilania wygląda o wiele bardziej porządnie. Porównując te ceweczki i te kondensatory do tych cewek i tych kondensatorów i tych MOSFETów ogromnych, jak dobrze widzicie, a nie tak zminiaturyzowanych jak tutaj, wiadomo, to jest AM3+, to jest AM4, także tutaj trochę różnicy w procesie technologicznym jest, ale wcale nie tak dużo, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Tym bardziej, że tą płytę główną byłoby sens regenerować, bo ona ma obsługę nawet, obsłużyłaby na spokojnie 8-rdzeniowego proca. O TDP nawet do 140 W, więc wydaje mi się, że ta płyta mimo swojego wieku warta byłaby recappingu. Oraz kilka ceweczek też by się przydało pomierzyć, jak i MOSFETków zapewne w sekcji zasilania procesora, bo tutaj też się pojawiają problemy. Więc kto wie, może pewnego dnia zregenerujemy ją. Jak dostanę zestaw kondensatorów pod to. A tutaj kondensatorów, kochani, zobaczcie ile jest tego niebieskiego. No w porównaniu do takiej płyty, w której też troszeczkę ich jest, tylko są rozsiane w zupełnie innych miejscach, no to jednak w tym starszym procesie wykonawczym te płyty główne były bardziej zawodne właśnie głównie przez tą ilość elektrolitów i by się przydało je po prostu powymieniać. Bo już troszeczkę lat działają. Już nic nie mówiąc, że akurat ta płyta główna cały czas leciała na podkręconym mostku i South Bridge'u. Na South Bridge'u i na North Bridge'u podkręconym przez cały czas. Na customowym BIOSie, który mógł troszeczkę te mostki zdegradować. Jak spatrzałem pod radiator, to są rdzenie troszkę upalone, więc to chyba o czymś świadczy. Pewnego dnia z nudów pewnie będziemy ją próbować reanimować. Oczywiście, kochani, jeszcze na koniec dla płyt głównych w większości bez tego udogodnienia typu SDBAK LED. Dla płyt głównych, które mają jeszcze właśnie obsługę błędów na tak zwanych brzęczkach lub też piszczkach, jak to woli, no to mamy dane określenie bipów dla błędu, jaki występuje dla BIOSu American Megatrends tutaj przykładowo. Na tej tabelce trzeba się wzorować. Tyle razy, ile bipnie, czy to błąd z pamięcią RAM, czy też z zasilaniem procesora, czy rozładowana bateria CMOS, czy z kartą graficzną.
Jest kilka tych tabelek w zależności od producenta waszej płyty głównej. Oczywiście w płytach głównych bardziej profesjonalnych AS Rocka mamy tutaj dzisiaj współcześnie na dole dodawany włącznik kwadratowy i obok niego wyświetlacz numeryczny, który pokazuje, jaka jest treść błędu, na przykład F0 albo F1 czy F4, F5, F10 i tak dalej. No dobra, F10 nie, bo indeksów nie starczy, ale F9 przykładowo, czy tam A7, C7, to też, kochani, rozpiskę do tego znajdziecie w manualu od waszej płyty głównej właśnie. Jakaby ona nie była, czy to AS Rock B450 Steel Legend, czy cokolwiek innego. Musimy, kochani, o tym pamiętać. Pamiętajcie więc i wy. Idealny przykład B550 Taichi właśnie z takim wyświetlaczem, który pokazuje na wyświetlaczu indeksowanym Jak dobrze widzicie, na podwójnym wyświetlaczu siedmiosegmentowym wyświetla on właśnie cyferki błędów, które są. Później zaglądacie do instrukcji, patrzycie numerek i jesteście w pełni pewni, jaki to może być błąd. A nie tak jak w starszej technologii i gdybaniu tylko i wyłącznie na tym, ile brzęczków usłyszycie. Zresztą Lenovo się jeszcze lepiej wycwaniło teraz po tylu latach, bo dla diagnozowania wysyła sygnał dźwiękowy w ideapadach, który za pomocą aplikacji w telefonie rozpoznaje wam, jaki to jest błąd po częstotliwości i długości trwania tego sygnału. To też jest ciekawe. Dobra, kochani, na dzisiaj już kończymy, bo to już jest takie wydłużenie tego odcinka na maksa. Mam nadzieję, że sporo się dowiedzieliście, sporo zobaczyliście w przeszłość. Jeżeli ktoś 7 lat temu oglądał mój odcinek, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Dobra, na sam koniec możemy się wylogować z naszego kompa, na którym dzisiaj działaliśmy. Możemy sobie go zamknąć, czekam, aż się wyłączy. I to tyle, kochani. Mam nadzieję, że pomogłem wam w jakiś sposób ustalić błąd, co mogliście zrobić nie tak, i przy okazji odświeżyliśmy sobie wiedzy. Tymczasem do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku i trzymajcie się.